wczoraj rozrządziliśmy z Kubą układy, no to z naszej winy, bo z niewiedzy po prostu. Kuba, nie mogliśmy odpalić, nie? Ani jednego, ani drugiego. Nie. To ja już ci tłumaczę. Chodź, pierwsze ci pokażę, jakie tu jest. Chińczycy sprytnie rozwiązali otwieranie siedziska. Patrz. Pociągnij za to. Do siebie. I ja. Mocniej. Daj. I zobacz. Masz dojście do... silnika. Nie, do akumulatora. No. Tu masz akumulator. No. U mnie jest tak samo. No. Też jest taka dźwignia. Mojego to wczoraj rozładowałem, nie? Przez to kręcenie. A wiesz, w czym jest szczegół? Nie. Tak jest tutaj zrobione. Zobacz, tu masz strzałkę, nie? No. Tak wyłączasz silnik. No. A tak załączasz z powrotem, żeby to działało. Bo jak tak zrobisz, no, to zapomnisz, że jest odłączony. Czyli możesz kręcić, a nie zapalić. A my myśleliśmy, że co, że zalaliśmy sprzęty, nie? No. No i pamiętaj, po takim właśnie, takim czymś, no, takim wyłączeniu silnika, musisz to zrestartować. I tak samo jest u ciebie. Naprawdę? No. No, strzałkę. Trzeba zrestartować i teraz wejdź go odpal. Czyli to było tak. Tak? Kluczyk. Tak, tak. Tu naduś hamulec. I gaz? Nie. Tu nie, tu nie, było, tu nie zapalasz. Tu masz rozrusznik. Puść. I co? Odpalił? Yeah. Bez gazu, bez niczego, nie? No, no dobra, niech sobie pochodzi. No teraz zobaczymy, czy 7-latek założy siedzisko. Patrz, tak trzeba tu wsunąć, tak jak było, nie? No. Ci pokażę, tu musi, patrz, ten plastik wejść tu pod spód, no, widzisz? O, tak jak teraz i tu zamykasz, no, i musisz tylko zobaczyć, o, masz. Już jest zamknięte. Aha, no to tu, tu sobie fajny wydeszek założysz. No. Chińskiego akrapa. No. Będzie lepiej chodził. No. Ale no my myśleliśmy, że to się na tym robi, nie? No. A to po prostu. Pyk, hamulec, stój! I działa. No. Piękna sprawa. Tu masz hamulec ręczny, nie? No. Jak sobie to wdusisz? No. Patrz, masz na hamulcu. No, a jak teraz sobie nadusisz tak? No. To odblokowujesz. Aha. Ręczny, żeby ci, wiesz, jak stanie, żeby ci nie pojechał. No. Pod górkę na przykład, nie? Czaisz? To co, no, teraz mojego może? No. Zrobimy? No to dobra, to gasimy, ale wiesz co, zgaś go kluczykiem. Kluczykiem gasić. No. No. No i co? I gra gitarę. Tak samo mam jak ty. Tak. Ale ja twojego nie zapalę. No zaraz spróbujemy. Zaraz pokażemy, jak tutaj się siedzisko wypina. Wiesz, ja nie, nigdy nie miałem do czynienia z kładami. No. Patrz, moje siedzisko się zamyka tak, tu jest ta dźwignia, tu jest bolec, czekaj, teraz musi mi tu wejść, o, widzisz, już mam, chodź tutaj, ci pokażę. Widzisz, też mam taką dźwignię, no, nie? I patrz, ciągnę, nie? No. I siedzisko mi wychodzi. No, wychodzi. I też wychodzi.
I teraz zatrzaskujemy i gra gitara. To co, chwila prawdy, czy odpalimy mojego kłada? No, chwila prawdy. Aż się boję, bo nie wiem, czy odpali. Weź sprzęgło na dół. No i tutaj. No widzisz? Tylko sanie trzeba u mojego wrzucić. Czyli odpala. No to widać, zrobiliśmy skład. Tylko musi się, wiesz, ja powinienem sanie włączyć teraz, nie? Teraz sanie mam. O, tak powinienem go odpalać, na sanie. Tak jak MRF chodzić po kałdzie. No, twój bez sania odpala normalnie, a tutaj muszę, tu mam sanie, tak jak w MRF-ie. A teraz zamknę, nie? No i chodzi. Czyli mamy sprzęty uszykowane na jutro, nie? No i teraz też weź, wyłącz mój kluczykiem, nie będę tutaj. Brum, brum. Brum, brum i mamy sprzęty gotowe. A wiesz, że ja też mam światła? Weź przekręć guzik, kluczyk. Gdzie masz światła? Proszę bardzo, szperacze mam. Ciekawe czy stopa, naduj mi hamulec. O, mam stopy. No puść. Jeszcze raz. No widzisz? Dobra. To wyłączamy. Weź kluczek przekręć, żebym nie rozładował znowu akumulatora. Zobaczymy zawieszenie, patrz. Zobacz jak fajnie chodzi. No. Wszyscy mówią, że chinole są miękkie, a teraz zobaczymy twoje tylne. No twój by mógł trochę, ale też nie jest źle. Nie jest, nie są takie miękkie. A teraz przód, Kuba. Przód sprawdzamy, twój i mój. Tak się sprawdza. Ja mam bardzo dobre i twarde zawieszenie, nie mam miękkiego. A ja nie. A ty? O, sprężynki są, no tu nie jest takie. Ale nie jest miękkie, aż takie. No nie, ale to... Ale słabo odbija, ale tu przy mojej dwusetce to zobacz, jak fajnie się cofa wolno. Czyli tu będzie fajnie, nawet jak ktoś sobie wheelie zrobi na nim, to go nie ten... Wiesz, lądowanie będzie miał fajne. No. To co? No co? To co, wszystko wyjaśniliśmy już? No to tak. Jutro dalej upalamy, ale pojedziemy jutro w teren. Pojedziemy w chaszcze. Dobra, odpal jeszcze swojego, żebyś nie zapomniał. Żebym ci nie musiał go odpalać. Kluczyk. I chodzi. Oj, oj. Oj, oj, co ty chciałeś jechać? To co, to nara, nie? Nara! Wszystko wyjaśniliśmy. Nara, hejos. Na kładzie! Podoba ci się kład, co? Ale fajnie! No to weź u mnie, zobacz. I tak na koło będziesz wyrywał, tak? No ale to jeszcze nie na to pora, nie? Zobacz u mnie. Gdzie ty, a w ogóle byś mógł jechać na moim? Na dwusecie? Siedmiolatek na dwusecie? Jutro ci dam go, dobra? Nie, nie, nie! Czemu? Też dasz radę. Się zamienimy. Ja pojadę tym, a ty tym, okej? Okay? Nie, 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 nie. Nie chcesz? Nie. Za duży? Mądry chłopak. I tak będziesz wyrywał na koło? Jak Born? Jak Born. Dobra, to do jutra. A twój ma nawet takie trzymanki. No, dla pasażera.
No ze mną, no. Z tyłu tu pojadę. No. A dasz się mamie przejechać swoim? No tam. Okej, okay, jest. No cztery kółka się nie wywali, nie? No cztery kółka to się nie wywali. No masz rację. A twój jest zapalony czy zgaszony? Mój? Mój zgaszony. Czyli później poobczajamy, co jeszcze w tych kładach jest takiego do ogarnięcia, ale raczej chyba nie ma. Raczej nie będzie rezerwy. Tutaj masz szlak jeszcze. Nie, to jest tylko od biegów, wiesz. Tu masz zapłon, a tu masz neutral, czyli albo luz. A jak się pali na zielono, no to jest luz. Rozumiesz, nie? A jak się nie pali, to masz bieg wbity, nie? Także maszyny mamy zatankowane, patrz, tutaj masz, tu masz nawet na lusterko miejsce, ja mam. A ty? Ty nie masz. Ale tu zrywkę masz. Tak naprawdę to tą zrywkę powinieneś mieć na ręku. Jutro to wdrożymy, tą zrywkę. Ale twój ma skręt, że jak się... tak bardzo. No skręć w drugą. Tam w drugą. No ci powiem, że podobne skręty, tylko tak ci się wydaje. Nie, no mój ma może trochę mocniejszy. Bo mój to jest do jazdy bokiem, wiesz, stworzony. Ja. No tak, wiesz, jakoś tak jeżdżą na kładach bokiem. Wiesz co, tu możesz sobie tak, kolano, nie? Born mi dzisiaj mówił, nie? Że jak miał 200, to tak jeździł na kole. Weź mnie w pół, poczekaj, patrz. Tu dajesz, no wejdź, usiądź normalnie, ale ty zademonstrujesz. No, usiądź normalnie. Tu, tutaj daj, kolano. Tak. No i teraz tu masz hamulec, nie? I sobie go wyrywasz z gazu i na koło dajesz. No, w ten sposób. Tylko musisz uważać, żeby cię nie przeważyło, nie? Do tyłu? No, ale z kolanem na siedzisku. Bo to ma mniejszą moc, tak ci pójdzie. Tak Born powiedział, że tak działa. Ale mój... Ale beze mnie nie próbuj tego, okej? Okay? Mój skręca fajnie jak tak na stojąco, nie? No. Zobacz. Też skręca. Tak jak na motorze, tylko jak na kładzie mam lepiej. Słuchaj, masz pełny bak. Ale, bo mi przylałeś. No, ale nie ma motogodzin, także... Nie, tu są liczniki motogodzin? Gdzieś powinny być. Czy nie ma? Ja sobie wezmę tak. Nie ma. Nie ma na pewno. Ale wydeszek to tutaj ci zmienimy. U mnie też zmienimy wydeszek. No. I mamy ośki, mamy ośki. Ja mam cały bak zapełniony normalnie. Dobra, no to co, no to kończymy, nie? Tak się wyrywa właśnie. Patrz, już patrz jakie podstawy masz. Jakby ktoś nie wiedział, tak się wyrywa na kółko. Kłada. Jak ma małą moc. Tylko pamiętaj, trzymaj rękę na hamulcu. Bo jak go za mocno wyrwiesz, to tu nadusisz. To jest, wiesz, trochę treningów. To nie ma tak, że kolano tam puścisz i dasz gazu i ci pójdzie. Chociaż trochę, nie? Trzeba poćwiczyć. Najlepiej na piachu. No tak, bo bezpieczniej. Ale zresztą kład jest niebezpieczny, bo on, wiesz, jak poleci, to motor to przed ciebie poleci. A kład to może cię przykryć. No taka prawda, no trzeba mówić prawdę. No. Ale zobacz, opony... Oj, jutro będzie jazda. Jutro jedziemy w teren. To nara, hejos, trzymajcie się. Nie, tu po naszym polu. Tylko pojedziemy w takich, wiesz... Ja cofam. No. Weź go ładnie tu za parku i kończymy. Jak się dorwali do kładów, to nie ten. No, dobra. Powiedz nara. Nara, hejos.
Patrz, tu jest hamulec ręczny. No. Tego nikt nie wiedział. Ja pierwszy, a ty drugi zejdziesz, dobra? I co, wygodnie z tyłu? No. Może być? Może być. Jakby tak jechać na kładzie. No.